Dzień dobry, dzień dobry, z tej strony Paweł Albrecht, jest ze mną Michał Lisbarski. Witam Cię, Pawle, witam Was serdecznie. Michał jest pomysłodawcą i właścicielem platformy Web2Learn, na której ludzie, którzy chcą sprzedawać kursy online, no sprzedają te kursy. To jest platforma, która umożliwia no, zakup kursu, obejrzenie tego kursu i w ogóle działanie jako osoba tworząca kursy, tak? Ja sam mam założoną tą, to konto na Twojej platformie u Ciebie. Sprzedaliśmy już tam za ładnych kilka milionów złotych na tej platformie naszych kursów, różnych tam produktów, bo to nie tylko kursy, tylko też książkę. Tam sprzedawałem inne rzeczy. Mam wielu znajomych, którzy sprzedają kursy na Twojej platformie. Znam ich wyniki, więc o tym chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali. O wynikach na platformie, o tym, w jaki sposób się tworzy kursy online, jak się na nich zarabia, w jakich branżach i tak dalej. Więc może zacznijmy od tego... W jakich branżach ludzie w Polsce zarabiają pieniądze na kursach online? Te takie oczywiste, jak np. nieruchomości i biznes, i mniej oczywiste? Jest ich pięć. Trzy są oczywiste i dwie są nieoczywiste. Te trzy najbardziej oczywiste to jest zdrowie, bogactwo i relacje. Zdrowie. Dietetyka, jak być zdrowym, jak dożyć starości, bogactwo, jak zarabiać na nieruchomościach, na inwestycjach i różnych innych rzeczach, e zdrowie, bogactwo i relacje, na przykład relacje damsko-męskie, czyli facet i kobieta, żeby się nie kłócili, zdrowie psychiczne, to są trzy takie najbardziej dochodowe branże, e nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. I co jest najważniejsze, fajnie jest też e poruszać wiele tematów naraz. Tak jak na przykład. Inwestycje w nieruchomości to nie tylko może być bogactwo, no bo też można to połączyć z relacjami. Będziesz miał więcej pieniędzy, będziesz miał lepsze relacje, czyli im bardziej poruszymy się wokół tych trzech rzeczy, tym lepiej nam będzie ten temat takim tematem hot, czyli takim najlepiej sprzedającym się. I są też dwie nieoczywiste: jest to innowacja i hobby. Innowacja to na przykład teraz, jak wyszła sztuczna inteligencja. Czy na przykład była jakaś nowość na rynku, na przykład RODO wchodziło, tak? Czyli to są takie innowacje, no i właśnie hobby. Każdy z nas może mieć jakieś hobby. Widziałem, na przykład jakiś sfory internetowych pani się chwaliła wynikami, na przykład, ma kursy szycia. Że szyję na maszynie, albo na przykład jak łowić ryby, jak robić to dobrze, czyli takie hobbystyczne. To jest takich pięć najbardziej dochodowych branż. I ja oczywiście nie mówię, że wiesz, że zrobisz coś innego i to, to się nie sprawdzi, bo nie można ocenić na przykład, sprawdzić tych pięciu rzeczy i powiedzieć: No, ale ty się tu nie wpisujesz w te pięć. I to się na pewno nie sprzeda, bo są bardzo nieoczywiste tematy, które nagle jakieś wyskoczą i, i ktoś coś wymyśli, i, i każdy by powiedział, że to nie ma sensu, a nagle się okazuje, że ma. Jednak statystycznie rzecz biorąc, czyli jakbyśmy tu porównali Pareto, to te 80% sukcesu to jest zdrowie, bogactwo, relacje, hobby i innowacje. Ja się tak uśmiecham, bo. Jak zadzwoni się do wróżki, to wróżka, jak się dzwoni do wróżki, takiej, wiesz, w telewizji, że ona tam siedzi odbiera wróżbita maci, czy ktoś, to zadajesz pytanie, i jakby wróżka zawsze dotyka albo pieniędzy, albo relacji, albo zdrowia. Nie? Więc to generalnie działa w wielu branżach, tak. nie tylko w tej, tej kursowej. No ale ja na przykład tu chcę zdradzić sekret widzom, nie wiem, czy ty możesz się zdradzać, ale ja mogę zdradzać co chcę, bo ty możesz mieć umowy z, z osobami, które u ciebie mają platformy. No wiem, że na przykład bardzo chodliwym kursem jest kurs, który jest związany z, z psami, jakby z wychowywaniem psów, tak? czyli z naszymi pupilami, czyli znowu tu wchodzimy w kategorię relacji, powiedzmy tak, z naszymi zwierzętami. No i to są kursy, które biją rekordy popularności, gdzie kto by pomyślał, że wiesz, no można sprzedać kurs za 500 tysięcy czy 2000 zł. Z tego jak szkolić psa, no bo psa raczej. Można by było sobie wyobrazić, że szkolimy w momencie, kiedy jesteśmy przy nim, dajemy mu nagrody i tak dalej, a tu jednak jest kurs online, gdzie sprzedajemy te kursy i te kursy się sprzedają w rzędach kilkuset tysięcy złotych za dany kurs, nie? więc jest pewnie parę takich branż, które... Ja tego nie mogę podać. Więc tutaj pewnie trafiłeś na pewien wywiad, który widziałem gdzieś tam i ktoś opisywał tą historię faktycznie. Natomiast ja nie możemy podawać jakichś tam danych klientów, dane zaszyfrowane, prywatne, nie dotykamy, ale ja myślę, że warto tu zaznaczyć taką najważniejszą rzecz, że każdy z pomysłów da się połączyć, bo tak jak mówiłeś, z wychowaniem psa, no ale można na przykład też uczyć, jak zarabiać na wychowaniu psa, czy jak zostać na przykład trenerem psów. Czyli nagle, wiesz, z tematu, który nie dotyka zarabiania, bo byś powiedział, że dotyka tylko relacji i zdrowia, w tym momencie psa i, i relacji, no i nagle tu można też dołączyć zarabianie, bo jak zostać trenerem psów i na tym zarabiać, jak otworzyć własną na przykład strzyżenie psów lokal. Czyli ja rozróżniam to na takich parę rzeczy, że no idzie to połączyć. Możesz na przykład uczyć jak kupić pierwsze mieszkanie i możesz uczyć jak zarabiać na zarządzaniu mieszkaniami. Czyli każdy temat można troszeczkę połączyć i tu bym podzielił jeszcze na trzy takie kategorie. Pierwsza kategoria to jest takie zrób to sam. To są często te najtańsze kursy internetowe, kup i sobie zrób. Druga, drugi etap to jest taki Zrób to razem z nami, czyli połączysz swój kurs internetowy razem z jakimiś na przykład konsultacjami. No i to już mogą być droższe produkty, tak jak podawałeś już te wyższe kwoty. Czyli już nawet z tym psem przyjedź do mnie albo przyjść na konsultacje, i to już ceny mogą być wyższe. A jest jeszcze trzecia rzecz, i tu właśnie wiele osób o tym nie myśli na początku, ale co się później okazuje, tworzysz na przykład kursy internetowe o tym. Powiedzmy o tym wychowaniu psów, ale okaże się, że na przykład prowadzisz też własny, nie wiem, sklep zoologiczny albo coś takiego, i nagle te osoby, które kupują od ciebie te kursy, to będą też od ciebie kupować inne produkty czy usługi. Czyli mamy zrób to sam, zrobimy to razem z tobą i zrobimy to za ciebie, czyli jakaś usługa. I tu też właśnie z takich ciekawych przykładów, kiedyś, właśnie wywiad z jedną osobą miałem, no to hmm, wprowadził takie usługi informatyczne. Dla firm, potem zaczął uczyć z tych usług informatycznych dla firm. A ci, co to oglądali, stwierdzili, że w sumie to oni nie mają, nie mają czasu, żeby to zrobić, więc mu zlecali, żeby on to robił i rozbudował bardzo mocno swoją firmę. No, to jest bardzo sensowny podział. E, no, przykład tak. Jeżeli ktoś chce kupić książkę, e, jak wychować psa, no to ją czytaj, sam musi to zrobić. Jak ktoś chce kupić, żeby zrobić to, powiedzmy, ty jesteś trenerem, żeby zrobić to z tobą, no to czytam książkę. Najpierw nabieram podstaw, żeby cię nie zabierać gitary, bo twoja na przykład robocza godzina jest droga. Najpierw czytam książkę, potem przyjeżdżam, mam jakieś podstawy i razem się bawimy z psem. A jak jestem zarobiony i chcę wydać tysięcy złotych, to oddaję ci psa na weekend, tam trzy razy, y, trzy weekendy, powiedzmy tak, w miesiącu, i pies wychodzi z kilkoma nowymi sztuczkami i jest zrobione to przez ciebie, ja mam go z głowy. No i kosztuje to wtedy nie 100 złotych, tak jak książka czy 50, tylko kosztuje to już tysięcy na przykład, nie? I tutaj idealnym przykładem jest na przykład kursy angielskiego. To jest najbardziej konkurencyjny rynek w Polsce, a najbardziej chłonny. Codziennie, nie wiem ile się codziennie sprzedaje kursów Mnóstwo. angielskiego, ale to jest niewyobrażalna myślę liczba, ciężko było to nawet oszacować, ale zauważ, że kurs angielskiego chcesz, to sobie kup kurs i sam się ucz. Możesz wziąć kurs z konsultacjami grupowymi, później możesz wziąć kurs z konsultacjami indywidualnymi, a później możesz jeszcze wziąć na przykład, nie wiem, wyjazd za granicę razem z tym prowadzącym. No i mamy całą drabinę produktów. I Nie zawsze jest tak, że nagle te największe pieniądze to jest ten pomysł, tylko ten pomysł w połączeniu z jakąś całą drabiną tych produktów tworzy nam bardzo dużą dochód. No tak, bo my, my się znamy na kursach, no bo ja je prowadzę, no już mnóstwo pieniędzy na nich zrobiłem, ty masz całą platformę, znasz historię sukcesów wszystkich ludzi, no z każdymi rozmawiać i tak dalej, ale no właśnie fajnie, że to wybrzmiało dla osób, które są początkujące. No, że Budowanie kursów to jest tak naprawdę budowanie bazy dużej bazy klientów tanimi produktami, żeby potem sprzedawać do tych, co mają dużo pieniędzy drogie produkty, do tych, co mają średnią ilość pieniędzy, średnie produkty i do tych, co mają małą ilość pieniędzy, tanie produkty, i to wszystko ze sobą współgra. Ja dlatego Ciebie zaprosiłem, bo ten kanał jest o przedsiębiorczości o biznesie, a zarabianie na kursach online to jest najciekawszy i najlepszy sposób na zarabianie dużych pieniędzy przy małym nakładzie czasu zdalnie Nie? można go robić z każdego miejsca. I też nie wszystkie rzeczy trzeba umieć. I przejdziemy tu do drugiego pytania, ale nawiążę też do mojej mamy, którą pozdrawiam. Ja robię kursy z zarabiania pieniędzy, z inwestowania w nieruchomości, e, no, takie przede wszystkim. A moja mama wyspecjalizowała się w tym, w czym się specjalizowała całe życie, czyli była nauczycielem e, bardzo długi okres. W klasach 1-3 założyła bloga, który dotyczy e, wsparcia, znaczy jest skierowany do nauczycieli, żeby wspierać ich w tej pracy, tak. Jakieś pomocy dla nauczycieli, jakieś takie właśnie innowacje jak wchodzą, jak się z tym posługiwać, jakieś rzeczy, które formalne trzeba rozwiązywać w pracy nauczyciela, pomaga i też zarabia na tych kursach, tak. No i moja mama, no wiadomo, że jest moją mamą, tak, więc, yy, więc jest starsza ode mnie, też sobie z tym radzi i dzięki, wiesz, platformie, gdzie ma wszystko poukładane, krok po kroku sobie coś tam dokłada i te pieniądze się pojawiają i zarabia dość sporo, tak. Ja wiadomo, że zarabiam więcej, no bo siedzę nad tym dłużej, mamy zespół, ludzi itd. i tak dalej i zarabiamy więcej. No ale to też pokazuje, że osoby początkujące, które nawet tak jak moja mama, była nauczycielką w szkole, jeden-3 przez całe życie, swoje zawodowe, też jest w stanie zrobić ten kurs bez mojej pomocy na to zrobiła nie? Może trochę z waszą pomocą, gdzieś tam wspieraliście. No ale są w stanie zarabiać. Więc też jakbyś mógł trochę rzucić światła, jak wygląda to w przypadku, za jak zarabiają osoby początkujące. Czy im się udaje w większości przeskoczyć ten pułap, taki wiesz, mierności, że tak powiem, że wpada 50-300 zł i dochodzą gdzieś dalej? Czy te właśnie początkujące osoby są w stanie wyjść ze swoimi zarobkami na taki poziom 5-10-15 tysięcy, czy gdzieś z Twojego doświadczenia one giną w tłumie? O indywidualnych przykładach nie mogę mówić, ale opowiedziałeś tutaj na przykład o, o historii swojej mamy i myślę, że jest to tak. Początkujący twórca. Też może zarobić i może zarobić naprawdę bardzo dużo. E, tylko tutaj największym takim błędem początkujących jest e, pójście w zły pomysł. I to jest, ja mówię, jak. Zamyka całą drogę później. Jak budujesz sobie dom, to najważniejszy jest fundament. Jak fundament będzie źle, dom możesz wy wykończyć najpiękniej, a on może ci się później runąć, zawalić e, i być krzywy i zrobić się szpary i tak dalej. I tak samo jest w tym biznesie online. Jeżeli pomysł będzie źle zweryfikowany, to leżysz. I, I oczywiście długofalowo i tak masz czas to jeszcze odrobić, ale będzie to wymagało więcej pracy. Natomiast jak trafisz w ten pomysł, dobrze go zweryfikujesz, no to wtedy masz szansę. I tu nawet podam Ci przykład. Przyszedł do nas jeden z klientów, mówi, Michał, nie idzie mi sprzedaż. I ja mówię, pokaż mi swój pomysł. I on wymyślił coś, on mówi, zobacz, wymyśliłem coś, tego jeszcze na rynku nie ma. To jest oryginalny pomysł, tego ludzie potrzebują na pewno yy, i to musi się sprzedawać. No ja patrzę na ten pomysł i robię sobie prostą analizę. Sprawdzam, czy w ogóle w Google ktoś o tym mówi. Czy na YouTube ktoś o tym mówi. Czy ludzie w ogóle tego szukają na YouTube czy w Google. Proste zabiegi. Masz planer słów kluczowych, yy, masz na YouTube, widzisz ile co ma wyświetleń. No i ja mówię, no. Czy, czy patrzysz, co konkurencja na przykład za granicą sprzedaje na różnych portalach? No ja mówię, no sorry, ale ja mówię, to jest zły pomysł. I on. Teraz nie pamiętam dokładnie, ale on miał przez dwa miesiące tam sprzedał za 2000 tysiące złotych, coś takiego, tych produktów małych. A ja mówię, wiesz co, ale ja widzę, że inny temat tu się wybija. Po pięciu, dziesięciu minutach szukania tego w Google ja mówię, zobacz, ale widać, że za granicą tu wszyscy idą troszeczkę w innym kierunku. Tu zdradzę, co jest najczęściej, że to ma być kierunek dla początkujących. I to jest bardzo często, że chcemy być mega ekspertami i uczyć ludzi czegoś zaawansowanego, bo tego jeszcze nie ma. No ale zobaczmy ile jest osób zaawansowanych, a ile jest początkujących. A zwłaszcza na początku tej drogi musimy robić takie pomysły dla początkujących, bo ich jest najwięcej i najprościej Dziękuję. nam trafić, najtańsza jest reklama. Ja mówię, słuchaj, zrób to dla tych początkujących, na tym pierwszym etapie, którzy dopiero tym myślą, zasugeruj się tym pomysłem, co za granicą się wybija. Co w Google wyskakuje, co na YouTube wyskakuje. I tak zrobił. I faktycznie potem w ciągu 20 paru dni miał 20 parę tysięcy. Naprawdę była to. No bardzo duugi, duży to był przeskok. Bo umów mi się, bo tak próbuję ci wypytać o te zarobki, więc trochę ja to pociągnę, bo ty nie możesz <laughs> powiedzieć. No, ale z mojego doświadczenia zarabianie 5, 10 czy 15 tysięcy złotych na kursach online, no to jest żadna kwota. No też wiadomo, trzeba wydać kilka tysięcy złotych na jakieś grafiki, reklamy i tak dalej, więc, powiedzmy tak na czysto, żeby nam zostawała dycha, to nie jest żadna skomplikowana operacja. Więc, jak ktoś nas słucha i, i ma partnera czy partnerkę, która nie wie, co ze sobą zrobić, jak szuka jakiegoś pomysłu i w czymś, na czymś się zna, coś lubi, ma w czymś jakąś pasję, to pomysł otworzenia swojego kursu jest jak najbardziej na miejscu. Tutaj myślę, że problemem trochę na polskim rynku jest hejt szkoleniowców, na jakieś takie, wiecie, no jakby szkolenia ludzie, którzy i tak nic nie kupują, i tak nic nie robią, i, i to jest tak, jakbyś kupił sobie samochód i bym powiedział, czarnego bym sobie nie kupił, tak? To jest na tej zasadzie, tak? I tak bym sobie takiego samochodu nie kupił, a mówisz, żebym sobie nie kupił, więc y, to trochę przeszkadza, ale no, ja ze swojego doświadczenia wiem, mojej mamy, twojego, no, że zarabianie na kursach naprawdę jest dzisiaj proste, szczególnie jak, gdzie mamy narzędzia, które sprawiają, że to już większość rzeczy się dzieje praktycznie sama. My jak zaczynaliśmy. To przecież ja możesz potwierdzić, jestem, no nie, że współtwórcą tej platformy Web2Learn, no ale czegoś mi brakowało i walczyłem, żeby to wprowadzić. Czekałem 6 miesięcy, coś się działo, było wprowadzone mieliście mniej osób i tak dalej. Znowu coś czegoś nie było, znowu 6 miesięcy czekaliśmy. Więc to się finalnie działo. i Dzisiaj to już jest wszystko proste, nie? żeby ten kurs zrobić. No to teraz przejdźmy do kolejnej rzeczy: do takiego mitu, który chciałbym, żebyśmy tu rozwiali. Czy, czy... Tylko tu bym mógł jeszcze. Odpowiedzieć no. na to, co tu poruszyłeś, jeśli pozwolisz, to jeżeli chodzi o to zarabianie, to to, co mogę powiedzieć, to jest statystyka, w styczniu 2024 było około 7 milionów przychodu u klientów Web 2 learn Za sam styczeń 7 milionów złotych przychodu platforma wygenerowała z różnych kursów. Tak, czyli tyle wygenerowali twórcy. Korzystający z WebToolery. W roku 2023, jak dobrze pamiętam, było to około 6-7 milionów miesięcznie, tak statystycznie. Okay. A w 2022 było około to 2-3 miliony miesięcznie. Wcześniej było jeszcze dużo, dużo mniej. I to nie tylko za sprawą, że mieliśmy mniej klientów, mm -hmm. ale też rynek kiedyś trzeba było ludziom tłumaczyć, czy warto kupować kursy online. Mówili, nie, to lepiej z książki, ale jak to mnie się z kursów uczył, to trzeba no, na internet. No maila wysyłaliśmy, że jest webinar, to ludzie pytali się, czy pod jaki adres mają przejść. <laughs> no to, bo, to Właśnie, to było, no i właśnie, i ten skok, na przykład z roku do roku, gdzie było 2-3 miliony, i skoczyło na 6 milionów, to urosła ta świadomość ludzi, że trzeba się uczyć online. I co tutaj bardzo mocno, może źle zabrzmi, jak powiem, pomogło, ale bardzo mocno pchnęło mówią specjaliści, że o 7 lat do przodu około pchnęło to COVID. COVID spowodował, że nagle wszyscy chcieli przejść do online i ludzie się nauczyli uczyć online, byli zmuszeni się tego nauczyć. I dzisiaj nie musisz tłumaczyć, jak kiedyś ja chodziłem po firmach. Dzień dobry, czy chce pani być w Google? Nie? A co to jest Google? Nie? I no po co tak. mi to? A dzisiaj nie ma cię tam to nie istniejesz. I tak samo jest z kursami online. Kiedyś było, czy uczysz się online, ojej, to jesteś dziwny, a teraz jest. A ty jeszcze nie uczysz się online? No, ale to jak robicie 7. Bo ja też chyba Ci zadałem kiedyś takie pytanie, przypominam sobie, że dzwoniłem, czy pisałem do Ciebie, że. E no, że ja widzę, że w różnych branżach są spadki i, i, i wzrosty, ale ty powiedziałeś, że tak, że jakby w jednej branży może spaść, ale za to w drugiej idzie do przodu i wy i tak macie te 7 milionów średnio statystycznie. Czyli powiedzmy, że w nieruchomościach spadła ilość kursów o połowę, czy przychodów z kursów na przykład o połowę, strzelam, tak? Ale za to w branży wychowania psów wzrosło, yy, wzrosło i to się wyrównało i wam zostaje dalej te 7 milionów, tylko po prostu w zależności od branży, od danego czasu i potrzeb gdzieś to yy. się zmienia, tak? Tak, na pewno ma to jakiś wpływ. Ja nie, my nawet nie mamy podziału na branżę. Ja nie robię takiego podziału, ja nie chcę prowadzić takich statystyk, to są wasze dane, nie dotykam tego. Natomiast faktycznie, jak pomagam jakimś klientom, no to jest sezonowość, tak, jak ktoś na przykład uczy morsowania, no to no, no nie będzie miał sprzedaży w Dokładnie. lato nie, to małe prawdopodobieństwo. Natomiast to też nie jest reguła. Bo to mnie zawsze fascynuje. Mamy dwóch ludzi i dwóch działa w tej samej branży, robi wszystko to samo. Jeden ma takie przychody, a drugi takie przychody i rezygnuje. I działają na tym samym rynku, mają ten sam produkt, a jednak ten odpada, a ten nie. I nawet w tych danych miesiącach, ten może mieć zero sprzedaży, a ten ma full sprzedaży. I nie wchodząc tutaj w branżę, ja to widzę po takim momencie, jak ktoś mówi, Lato to nie jest dobry moment, żeby zacząć sprzedawać kursy. No, no, no dobra, no, no jest spadek o 10-20% w lato. Ale nie do zero. Ale nie, zero. I, I ludzie często wtedy akurat w lato mieli czas, ale teraz nie, bo jest lato. No i tego nie zrobili, odłożyli na wszelkie później. I tu jak jeszcze mówisz o tych zarobkach, ile można zarobić na start, to tu trzeba jeszcze zapytać o to, jaką strategię sprzedaży wybrali. Czy... Robią bezpłatnego e-booka, czy robią webinary, czy robią mini produkty, czy sprzedają high po kilka tysięcy złotych, to myślę jest takim też wskaźnikiem, ile mogą zarobić na start. Bo jeżeli sprzedajesz produkty za, jak to się mówi, sprzedaj milion produktów za złotówkę, masz milion, a sprzedaż tysiąc po tysiąc, no i też masz wynik i to jest tutaj też, od tego to, zależy. To pociągnijmy ten temat dalej, hmm. bo chciałem Cię zapytać właśnie o e-booki, bo ja mam duże doświadczenie prowadząc firmę i te, te kursy online i, i dużo słyszę rzeczy od ludzi, którzy są na Instagramie, tak, od dziewczyn specjalnie, że jakaś dziewczyna wypuściła e-booka i teraz jest zarobiona i kupiła za to mieszkanie i ten, jakby nie ma czegoś takiego, że ktoś ma, wiecie, no, jakąś społeczność zbudowano mi nagle wypuszcza ebooka i, i ma 100 tysięcy osób na, na Instagramie, 100 tysięcy osób kupuje ebooka za 50 zł. No, tak nie funkcjonuje. Zawsze jest jakiś procent konwersji na tej zasadzie, że 10% tego fanbase kupi, czy 5, czy 15, czy procent, tak? Są dużo mniejsze liczby zawsze niż ludzie mówią, bo wiadomo, że lepiej powiedzieć, że się fajnie sprzedaje, bo wtedy więcej tego idzie, ale potem screenów nikt nie wrzuca i dlatego, że rzeczywiście poszło albo je koloruje, tak, bo przerobić screena, to też jest żaden problem. Więc z twojego doświadczenia. Czy ludzie są w stanie zarabiać, zatrzymując się na tym tanim produkcie takim do 50 do 100 zł, czy jednak one są tylko po to robione, żeby po prostu zbudować bazę klientów i sprzedać coś dalej? Wiesz, na czym najwięcej zarobiłem, jeżeli chodzi o moją edukację online? Na bezpłatnym e-booku. Na bezpłatnym, niepłatnym. W sensie, że zbudowałeś bazę dzięki temu bezpłatnemu i sprzedałeś coś później. Tak. Hmm. Dokładnie. Czyli cała drabina produktów. Najczęstszy taki błąd, który wynika, wiem, z czego wynika. Wynika z tego, że ktoś nie jest jeszcze gotowy na całą drabinę produktów, więc chce zacząć od e-booka. I jeżeli zaczynasz, to jest bardzo fajny pomysł. Ja na start większości osób poleciłbym zrobić e-booka. Nawet jeżeli prowadzisz firmę, dlaczego nie masz e-booka? przychodzą ci ludzie do Twojej firmy, czy korzystają z, z Twoich usług, pokaż się ekspertem i daj tego e-booka. Nawet jeżeli nie masz nic na sprzedaż, to daj chociaż konsultację albo możliwość chociaż konsultacji grupowych. No nie wiem, ile na początku kosztuje Twoja godzina współpracy z Tobą, no ale wybrać, wyobraźmy sobie mechanika. Idziemy do mechanika, a mechanik, prócz tego, że dał Ci usługę, mówi: Podaj mi maila, bo ja mam dla Ciebie e-booka o czym pamiętać, żeby zadbać o swoje auto. Czy 10 rzeczy, o których musisz wiedzieć, gdy kupujesz nowe auto. I on w tym momencie staje się ekspertem w tej dziedzinie i wtedy do kogo pójdziesz? Do tego mechanika, co ma tam tą budkę, yy, który jest no-namem, czy pójdziesz do tej osoby, która już w twoim mniemaniu jeszcze coś od niej dostałeś? Jeszcze weź to wydrukuj. Wydruk takiego e-booka, ja tysiące tych książek już takich małych miałem wydrukowane i sprzedaliśmy, rozdaliśmy, nawet rozdawaliśmy książki za darmo, płacisz tylko za wysyłkę, też to jest metoda sprzedaży yy, i ale ma, dostałeś to. To już jest też wdzięczność. Coś od ciebie kupiłem, dostałem. Te reguła wzajemności. Reguła mówiłem. wzajemności. Tutaj jakby Cialdini czy inni. No tutaj te reguły działają od tysiącleci, tak? I pytasz o tego ibuka. E Przechodzę do tego, co mówiłem o tym największym błędzie według mnie na początku, że dasz tylko ibuka. E co z tego, że dasz tego ibuka e za 50 złotych? I nic więcej. Jaka jest wartość Twojego koszyka zakupowego? I co ja polecam, też tak robię. Daj e -booka. W ogóle to wolę wolą go dać za darmo, niż go sprzedać, ale załóżmy, że on jest płatny na start. Masz tego e-booka, nie wiem, za 17, 27, 47 zł. Ale daj też opcję drugą. Czyli, że ktoś na dole ma do wyboru. Czy wybierasz tylko opcję sam e czy wybierasz. Opcje na przykład e-book z jakimś kursem, z jakimiś konsultacjami, i nagle się okazuje, że większość osób może w ogóle kupować nie tylko e-booka, a ten droższy produkt. Albo tak jak mówiłeś o platformie, że kiedyś wielu funkcji tam nie było, to prawda, jak zaczynaliśmy już prawie 8 lat temu, no to tych funkcji było bardzo mało. Teraz jest to aż za dużo tych funkcji i, i, i trzeba to upraszczać często, bo teraz są funkcje i dla tych osób, co zaczynają, i dla tych, którzy robią już 10 milionów w górę i, 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 i trzeba to rozdysponować, ale jest na przykład taka super strategia, którą ja nazywam Bumps Offer. Tak ona się chyba fachowo nazywa. Czyli jak ktoś klika kup Twojego e-booka, wchodzi do koszyka, to nad przyciskiem płacę jest jeszcze, dołóż jeszcze to. To jest tak zwane Bumps Offer. I tu statystyka pokazuje, nie wiem jak u Ciebie, ale statystycznie, ja widzę tylko globalną statystykę, ponad 30% osób statystycznie dobiera też Bumpsa. Ja to u nas to jest dwa albo trzy razy więcej. Więc oczywiście więc to, to, o czym mówisz, to działa. Ja to powiem na swoim przykładzie. tak? E, e, sprzedawaliśmy książkę w sprzedaży. Wszystkie osoby, które zamówiły książkę, bardzo proszę, jeszcze chwilę cierpliwości, ona jest cały czas w trakcie. Natomiast e, książka w sprzedaży kosztowała około 50 zł, ale można było też dokupić kurs, który my normalnie sprzedajemy, naprawdę go normalnie sprzedajemy w sklepie za półtorej koła i normalnie ludzie go kupują i płacą za niego. Sprzedawaliśmy go za 100 czy za 150 zł dla osób, które kupują książkę w sprzedaży, tak? Mhm. Więc to nie jest tak, że my po prostu wiesz, cenę przekreśliliśmy i daliśmy na 100, tylko rzeczywiście się za tyle sprzedaje. Ale w wyjątkowej tej ofercie był za te 100 czy tam 150 zł można by było go dodać razem do tego preorderu. No i to praktycznie ponad 90% osób dokładało, więc nie sprzedawałem książki w Proorderze za 60 zł, tylko tam za 160, czy gdzieś nie pamiętam tak, musiałem spojrzeć. Więc, jakby ogólna wartość zamówienia, wtedy wynosiła 160, a to był produkt cyfrowy. I też myślę, że ciekawą rzecz, którą tu poruszyłeś, jest to że niewiele osób prowadząc biznes stacjonarny, zdaje sobie sprawę, że nawet nie musi zarabiać na kursach, ale że nie buduje baz mailingowych. E, albo e, jakby przykład, tak? jeżeli robię korepetycje z języka angielskiego, no i robię je za 100 zł powiedzmy za godzinę, to żeby je robić za 120 zł za godzinę, Wystarczy, że nagram z 3-4 godziny jakiegoś kursu, który nagram raz. Przyjdę tu do nas do studia do Warszawy, usiądę, nagram profesjonalnie 3-4 godziny kursu. Opakuję to w kurs i każdej osobie, z którą mam repetycję, dorzucę w ramach tych moich 120 zł za godzinę, że będę konkurencyjny, dorzucę parę godzin wstępnego kursu. To ta osoba dostaje coś ekstra. Dostaje 3-4 godziny nauki ze mną za dodatkowe 20 zł, a każdemu kursantowi, jak robię, nie wiem, 40 lekcji miesięcznie, to już mam te 40 razy 20, 800 złotych miesięcznie zarabiam więcej, to rocznie mam 10 koła, z tego, że przyjdę, nagram parę godzin i dorzucę. I niewiele osób, wiesz, jakby łapi się, że nie trzeba od razu być szkoleniowcem, robić kursów, ale do każdej swojej usługi można coś dorzucić, nie? No jak to jest produkt cyfrowy, to dystrybucja jego za bardzo nie kosztuje. Ja darmo, nie? E, chciałem poruszyć jeszcze taki temat, czy trzeba budować własną społeczność, żeby zarabiać na kursach. No ja mam ponad 60 tysięcy osób już na, e, na YouTubie, ponad 40 tysięcy osób, osób mamy na Facebooku, na Instagramie mamy prawie 20 tysięcy osób, na TikToku też mamy ze 40, więc no my gdzieś tam w naszej branży jesteśmy w top jakby zasięgowo i nam jest prościej pewne rzeczy robić. Ale pytanie, czy z twojego doświadczenia ludzie, którzy w ogóle nie budują kanału na YouTubie, mediów społecznościowych, czy samymi płatnymi reklamami są w stanie zarabiać i sprzedawać, nie będąc wiesz, obecnym w internecie? Widziałem wyniki z ludźmi, z którymi prowadziłem jakieś spotkania, konsultacje, to są osoby, które potrafią zrobić milion i nie mają YouTube'a i nie mają żadnej społeczności, mają tylko fanpage i nawet nie prowadzą go regularnie, nie wrzucają żadnych postów i są osoby, które robią milion i mają to wszystko. Więc nie ma tutaj zasady, odpowiadając na Twoje pytanie, nie trzeba mieć społeczności. I tu, jeżeli ktoś nie ma społeczności, to albo wtedy sugeruję robić najpierw strategię mini-produktu, czyli sprzedajesz te tanie produkty, potem droższe i usługi, albo właśnie robisz webinary, sprzedaż, webinary, sprzedaż, webinary, sprzedaż. Oby dwie strategie można zastosować, zarówno do osób, które już mają społeczność, jak i do tych, którzy nie mają społeczności. I teraz jeszcze należy zadać sobie jedno pytanie: ile jest tej społeczności? Bo ktoś może powiedzieć, że ma społeczność, a ja pytam, a ile masz osób mailowych w bazie? No i na przykład powie, nie wiem, 500 tysiąc. No z tysiąca, jak kupuje 10%, no to no nie będzie to aż tak dużo przy jakimś tańszym produkcie. Więc, jeżeli nie masz społeczności lub masz małą społeczność, też możesz działać, nie musisz jej mieć. Możesz w ogóle to odłożyć na drugi punkt. Jeżeli na przykład zobaczysz, że ta sprzedaż na start ci nie idzie, źle trafiłeś w pomysł, no to faktycznie wtedy jak ten pomysł źle zweryfikowałeś, no to wtedy jest rozwiązaniem najpierw budowa społeczności i danie im tego produktu, rozwiązywanie ich problemu. No i tu wtedy troszeczkę inne zasady działają, bo tutaj patrzysz, co potrzebuje rynek, czego rynek szuka i robisz taki produkt. A jak to zrobiłeś źle albo tego nie zrobiłeś i masz tą społeczność, to zapytaj ich, jaki oni mają problem. I tu na przykład kurs, który chyba najlepiej mi się sprzedał, to był kurs, który Zapytałem w ankiecie osoby, z czym mają problem. I Google i YouTube mi tego nie powiedział. Jak szukałem ostatnio, ile ludzi szuka tego problemu i szukałem trzy różne frazy z tym związane zero. Kiedyś było 10 wyszukiwań, teraz jest zero, bo dużo osób pyta, Ale ile muszę mieć wyszukiwań, żeby stwierdzić, że to jest dobre? Może się okazać, że jest zero wyszukiwań. Ale ankieta mi pokazała, że to jest największy problem. Więc ja zrobiłem ten kurs rozwiązujący ten największy problem. No, no i się sprzedał. No, dokładnie. To, to jest takie pocieszenie dla, dla właśnie dla osób i, i potwierdzenie przez ciebie i przeze mnie, że nie trzeba budować tej społeczności, żeby, żeby zarabiać pieniądze, bo tak naprawdę płatna reklama jest właśnie po to, żeby docierać do ludzi, którzy mają dany problem w danym e, momencie. To potem, jakby to, co jest na tej ofercie naszej, to jak się przedstawimy, jak będziemy wyglądać, co będziemy mówić i tak dalej, to jest to, co przekonujesz później ludzi, ale to nie jest tak, że ktoś musi nas na YouTube oglądać przez, kolejne, przez poprzednie dwa lata, nie? I tu jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Te społeczności. Mówimy, że nie trzeba budować, nie trzeba robić, ale jest pewna nowość, która według mnie zmieni rynek. Widać to już bardzo, jak się uczymy i szukamy trendów, to szukamy ich często za granicą. Bo na przykład te mini produkty to nie była kiedyś strategia popularna w Polsce, tylko z czasem została przejęta i zaimplementowana w Polsce, często spolszczona za bardzo formuła. I teraz, co widzę za granicą, to robienie płatnych społeczności, czyli gromadzenie ludzi o podobnych zainteresowaniach. Na przykład, powiedziałeś tutaj o swojej mamie nauczycielce, to załóżmy, że zrobi teraz społeczność nauczycieli. I będzie za to brała na przykład 50 zł miesięcznie, i w ramach tej społeczności na przykład robiła jakieś spotkania zamknięte dla tych nauczycieli, będzie dawała jakieś na przykład ćwiczenia dla tych nauczycieli. Tam kilkanaście pomysłów można znaleźć, co można by tam robić, i to podbija teraz świat. W Polsce to jest jeszcze mało widoczne. Ale wszystkie strategie już teraz amerykańskie i inne mówią o tym, żeby robić płatne społeczności. Dlatego też właśnie na przykład w web na koniec zeszłego roku wypuściliśmy funkcję zamkniętych społeczności. Teraz ją mocno rozwijamy, bo już jakby widzimy trend rynku, że te płatne społeczności będą super rozwiązaniem. To też mogą być zamknięte, czyli grupa na Facebooku. Nie brzmi jakoś drogo, tam nie idzie podzielić na tematy, ale zamknięta grupa na Facebooku ludzi, którzy są o podobnych zainteresowaniach, to jest odpowiedź na to, sztuczna inteligencja, jak wiesz GPT, troszeczkę rozwala rynek wiedzy, no bo tam idzie szybko coś znaleźć. Wiadomo, jednak my wolimy autorytet. I gdy nam to powie autorytet, to bardziej w to wierzymy, niż napisała nam to maszyna. Jeszcze przez to, że musiała się zmieścić w ilości jakichś znaków, to część rzeczy opuściła, bo, bo ma tak zaprogramowane. Ale jak zapytasz GPT, jak mam z Tobą wygrać, to on Ci też powie, powiąż wiedzę ze społecznością. Czyli daj kurs razem ze społecznością. I to będzie też odpowiedź dla osób, które mają tylko e-booka. Zobacz, masz na przykład tego, powiedzmy, e-booka o psach dzisiaj poruszał, albo poruszmy jakiś inny temat. Jakiś, gotowanie. Czy, gotowanie. No, no, super przykład. Sprzedajesz e o gotowaniu, na przykład, nie wiem, 10 y, sprawdzonych, szybkich sposobów na obiad. Znam akurat rynek, bo go analizowałem kiedyś, więc jak ktoś jest z gotowania, to polecam zrobić jakiś e-book pod tytułem 10 sprawdzonych, na przykład szybkich A sposobów co? Ja myślę, że dużo lepszym pomysłem jest w tym akurat w gotowaniu, jest ten problem, który mają wszyscy rodzice na początku z o. alergiami dzieci. 10 sposobów na pyszne śniadanie dla dziecka bez alergii. No, albo bez tam cukru. Czyli zapłaciłbyś 10 zł, żeby wiesz, co to jest 10 zł, tak? Na skali tysiąca sprzedanych, no masz... Jest zdrowie są relacje, mamy no. już hot no. temat, także jak ktoś w tych branżach. No i teraz zobacz, społeczność rodziców małych dzieci. Które mają alergię, no na przykład moje dziecko, jak zje jajko ma uczulenie, czy, czy gluten ma uczulenie, czy banana, ciężko dojść, bo to czasami się miesza i tak dalej, no można się z nimi rodzicami porozumieć, tak? A jakie banany kupujecie, czy po tych macie alergię, czy nie, a to mhm. może jest chemia, może mhm. coś tam i jakby ta społeczność wtedy powoduje, że on za 10 zł miesięcznie dostęp do społeczności, w tym mam e w tym mam nowe przepisy, w tym mam wszystko. Jest 10 tysięcy rodziców po 10 złotych, ktoś zarabia stówek miesięcznie. Dokładnie. Jest, I To nie leczyn, jest tylko nie. 10 złotych. Bo możesz dać na przykład tak, w tym pakiecie będzie 10 złotych za sam dostęp. Jak Netflix, tak? I tam dostęp do jakichś materiałów, ale dajesz na przykład 30-40 złotych i tam masz jeszcze dodatkowo na przykład raz w miesiącu sesję QA z dietetykiem. Tak. I Płatne społeczności podbijają świat. Polskę jeszcze nie, ale według mnie, nie wiem, możemy to obejrzeć za rok, ale myślę, że 2025, będę w tym momencie trochę wróżką, 2025 to będzie wysyp u nas tego. Więc teraz jest bardzo dobry moment. To żeby to to ja to zrobić, myślę, że, że to jest dzięki właśnie Netflixowi i, i tym, że, że takie platformy stały się popularne dzięki subskrypcjom, jakieś Amazon Prime czy Allegro ten. Smart na przykład, ludzie mają połowę, no to akurat jednorazowo się płaci, ale są subskrypcje, dzięki którym coś dostajemy w różnych jakby dużych takich gigantach technologicznych, a gdzieś to się przykłada właśnie też na, na te społeczności. Ja też widzę taki problem, że grupy na Facebooku to jest po prostu śmietnik. Kiedyś hmm. było tak, że ktoś kto był na grupie, to można było się wymieniać z ludźmi, a teraz grupy to są tak naprawdę portale ogłoszeniowe dla osób, które coś wrzucają i sprzedają jakieś śmieci kompletnie takie niezwiązane. Ja mówię w przypadku grup nieruchomościowych, że to są już takie rzeczy, wiesz, ani okazja, ani tanie, ani dobre, w ogóle w jakiejś miejscowości, której nikt nie chce i, i drogie, już wiesz. Te, te grupy na Facebooku przestały mieć swoją wartość tak, jak miały kiedyś, nie? Tak biuro nieruchomości, zobacz teraz tak na szybko, jak mówisz o nieruchomościach. Gdyby biuro nieruchomości prowadziło swoją płatną społeczność, na przykład tych inwestorów, Którzy chcą okazję na rynku i mieliby spodlady, że pierwsi otrzymywaliby informacje. Nie zapłaciliby za to? Kasują za dostęp do i, i tylko jakby grupa może wtedy kupować. No to, to ma sens i to jest Dokładnie. bardzo drugi dostęp, nie? ale. A no to z jednej strony mamy nieruchomości, gdzie mogę kasować, na przykład ja, tysiąc złotych miesięcznie za dostęp do takiej grupy, a z drugiej strony można mieć właśnie przepisy dla dzieci. Wiadomo, że każdy rodzic który mniej zarabia, tak, pracuje na etacie, nie prowadzi dużej firmy, no, mam mniejszy budżet, no ale 5-10 zł miesięcznie jest w stanie podpiąć kartę no i, i jakby zarobi nawet na samym tym, że te śniadania będą zoptymalizowane też kosztowo i samo to się będzie zwracać. I taka będzie też oferta, że płacisz nam mniej niż wydasz potem na produkty, bo mamy sprawdzone miejsca i bio i tak dalej. No bo też ja na przykład dziecku robiłem dzisiaj osiankę z jabłkiem, tak. Ale owsiankę mam zwykłe płatki górskie błyskawiczne, wziąłem i tak sobie ostatnio pomyślałem: Kurde, mógłbym zamówić jakieś lepsze wiesz, z lepszego, sprawdzonego miejsca. No ale wiesz, teraz, teraz to nagrywałem wywiad po tym śniadaniu, godzinę je robiłem temu. No i to nie znalazłem tych płatków, a tak bym zapłacił, bym miał. Więc też chcę Wam tym kontekstem pokazać, no że, że robienie kursów online jest tak naprawdę. Kupujemy czas, nie? że ktoś poświęcił nawet takie spoczątkujące analizę, na przeanalizowanie wszystkich płatków owsianych, śniadań dla dzieci spędził na tym 20 godzin w czacie GPD w internecie i nam to daje za 10 zł. Nie? Na tym to e, polega. Chciałbym Cię zapytać też już, jak ktoś już dotrwał do tego momentu kursu, to pewnie go ten temat interesuje, jak taki kurs się tworzy od początku do końca? Jakie są elementy, które wiesz, trzeba wykonać, żeby ten kurs w ogóle powstał? Mówiliśmy już o pomyśle, że musisz mieć ten pomysł, no, jak już będziesz miał ten pomysł, no to wtedy idziemy do agendy. Czyli musisz tą agendę sobie rozpisać. To ja zawsze, ja to robię zawsze na końcu. Wiele osób mówi, że robi się to na końcu, ja robię to na początku. Czyli zakładam sobie zakres, co w tym szkoleniu będzie, co ja mam tam powiedzieć, żeby jakby ten temat wyczerpać. I tu oczywiście polecam GPT czy inne tego typu narzędzie sztucznej inteligencji. Możemy po prostu poprosić i powiedzieć: Napisz mi agendę tego kursu. Tylko nie ograniczajmy się tylko do tego, bo tak jak mówiłem, on ma na przykład ograniczone obecnie, żeby się zmieścił w 8000 znaków, później będzie 16 czy ile, ale on powie ci, że to wszystko. No, ale tylko dlatego, że musiał się zmieścić w tych znakach, więc wtedy jeszcze sami też poszukajmy. Zrob, zróbmy research na rynku, zobaczmy nie tylko w Polsce, bo w Polsce jest często rynek jeszcze taki ograniczony. Na, na świecie to jest rynek bardzo e, zmasowany tym wszystkim. E, no to tam też zobaczmy. Poszukajmy. Kursy. Na UDEMI można wejść. udemy.com i tam wpisać jakikolwiek kurs, zobacz jakieś Tam, jakie tam są przykład, często nie? tań. Tam, tam w ogóle e, tam jest taki minus, że e, ładny masz front. Ładnie nagrane w studio, wszystko pięknie, normalnie, wiesz, animacje, wszystko. Wchodzisz w środek i, i masz kupę taką, że ciężko to obejrzeć. Ale jak piszesz sobie w Google, to na pewno, czy na YouTube, na pewno coś ciekawego znajdziesz. I ja analizuję wtedy sobie agendy. Czyli szukam, co jest w ich agendach, bo ja nie muszę zaglądać do kursu. Widzę spis treści i mówię: Patrz, ale on ma jeszcze lekcję o jakimś tam narzędziu. To dopisuję sobie jeszcze to narzędzie, żebym sprawdził, czy faktycznie się przyda. I nie mówię, że to ma być pełen kurs i że on ma trwać 100 godzin, bo te początkowe kursy wystarczy, żeby będą trwały kilka godzin. Też dużo się sprzedaje kursów, które mają około godziny. Ponieważ jeżeli chodzi o ten, czym się różni mini kurs od dużego kursu, ten mini rozwiązuje jeden problem albo kilka małych problemów. Na przykład problem z jedzeniem płatków na śniadanie u dziecka, czy na przykład u mechanika, nie wiem, z wymianą oleju. A jeżeli mamy już te takie drogie kursy, duże, rozbudowane, no to tam już mamy pełne żywienie dziecka. Jak naprawić cały samochód? Lata, czy jak właśnie naprawić cały ten samochód? Dokładnie. No to jakby pomysł, pomysł to jest pierwsza rzecz, więc, więc pomysł to jest pierwsza rzecz. No i później jak już mam ten pomysł, no to to pytanie, w jakiej formie ten kurs powinien być, tak? Jak to mhm. zrobić. I teraz tak, teraz najważniejsze jest nagrywanie. I jeżeli nie masz e, własnego studia nagraniowego, jeżeli nie masz kamerki, nie masz mikrofonu, i teraz przez to, ja zrobiłem ten błąd. Przez dwa lata męczyłem się sam, żeby sobie zrobić ładny tło z tyłu, żeby monitor był ładny, żeby biurko było ładne, żeby oświetlenie było dobre, e, i, i marnowałem czas. Na to, żeby to wszystko wyglądało tak, jak ja bym sobie marzył. Dwa lata z tym zwlekałem. Potem jeszcze dwa lata się męczyłem, żeby to nagrać. Teraz mam na to prostszą metodę. Jedną z metod jest właśnie skorzystanie z usług takich jak na przykład u ciebie. Podejrzewam, że u ciebie też można przyjść i powiedzieć: Nagrajcie mi kurs. Jesteśmy tu w studio, więc strzelamy. Tak, że... w sumie, jak już mówisz, to, to mogę zareklamować. No jak będziecie <laughs> na stronę Podcast Warszawa. To, to, to jest to studio, w którym my teraz nagrywamy, gdzie są trzy kamery: jedna na mnie, jedna na Michała, jedna ogólna. Światła, tu okno z tyłu, tak, jak za Michałem, imitujące tutaj to okno. No i można przyjść, wynająć i po to też to powstało. Ja nagrywam tu swoje odcinki, tak jak teraz nagrywamy, ale ktoś może przyjść, nagrać swoje treści i będzie miał w takiej jakości, jak ja to mam zrobione teraz. Nie? Ja polecam takie rozwiązanie, bo masz dwa lata do przodu. 100%. Oczywiście, jak ktoś chce, ja też uczę ludzi, kup sobie ten program, kup sobie to urządzenie czy coś tam, ale jak policzysz, to musisz na start powiedzmy no, wydać chociaż te kilkaset złotych, żeby to wszystko ściągnąć, a jak coś kupisz nie tak, to już wyjdzie troszkę więcej. No ale tam, powiedzmy do tego tysiąca złotych możesz się zmieścić, ale często się okazuje, że później jeszcze trzeba to zmontować, tu trzeba jakiś program. Nie ma i, sensu kompletnie. Y, jeżeli ktoś chce... Jak najbardziej, można iść tą ścieżką, ale jeżeli chcesz to zrobić szybko, warto przyjść do takiego studia. Jak ale twoje. są też zakładam kursy, który w ogóle ktoś się nie pokazuje i jest tylko tekst. Nie? Oczywiście. Tak? No i teraz mamy kilka form. Już tam wypisałem sobie kiedyś wszystkie formy nagrywania, ale mamy tak. Mamy powiedzmy tak jak teraz, że siedzimy sobie przed biurkiem i rozmawiamy i mówisz do kamery. Mamy takie coś, że pokazujesz tylko monitor. I ja polecam to na początek. Jeżeli na przykład totalnie się boisz, stresujesz, ja tak miałem. Ja z natury jestem człowiekiem, jak to dzisiaj powiedziałeś, informatykiem, i, i, i zawsze byłem dosyć zamknięty w sobie i, i najlepiej ludzie daleko ode mnie i, i tak czułem się najlepiej jako dziecko. A teraz jednak muszę wskakiwać w tą rolę, wejść na scenę, gdzie jest 2000 osób i, i nie odczuwać tego stresu za bardzo, chociaż zawsze jakiś jest. Ale jak zacząć? Może być sama yy, kamerka, może być sama prezentacja. Czyli wrzucasz prezentację, bierzesz sobie prosty program, na przykład OBS do nagrania ekranu, podłączasz jakiś mikrofon najprostszy i masz nagrywanie za 200 zł. Za 200 zł to zrobisz. Jeżeli chcesz iść klasę wyżej, no to pokaż jeszcze swoją głowę. Tu potrzebujesz jeszcze kamerkę. Jeżeli chcesz iść jeszcze klasę wyżej, przychodzisz do studia. Tak. I każda z działa, ja zadziałań. Tak... Ta i ja tak zrobiłem, właśnie po tych, właśnie dwóch latach, gdzie nagrałem to pierwsze wideo. To zaprosiłem kamerzystę, operatora, przepraszam, mówi się operator, nie kamerzysta, nauczył mnie wtedy. Pojechaliśmy do Łodzi, do centrum Łodzi i nagraliśmy przez trzy dni, nagraliśmy tam cały kurs, te wszystkie materiały. Długo to trwało, ale to było moje pierwsze wystąpienie. I ja w ogóle powiedziałem, że ja będę mówił wszystko z głowy, ja, że nie będę miał żadnych slajdów, że nie miał żadnych podpowiedzi. Dlatego też właśnie w takich współpracach jak z, jak z Tobą, na przykład tutaj na miejscu, można się tego nauczyć szybciej czasem, idąc. Na no skole prompter mamy, nie? Tutaj patrzę teraz na tej kamerze, do której mówię, jest zainstalowany prompter, więc jak ktoś przychodzi do nas i, wiesz, i duka, no to to leci z promptera, a potem my to tak tniemy, że to wygląda jakby w ogóle się nie dukał, nie? Mówi wtedy lepiej niż ja, jak ja walę z głowy, zawsze nie używam promptera, a to wychodzi lepiej wtedy, nie? Nie ukrywam, <laughs> nie ukrywam, że jeżeli są na przykład jakieś moje reklamy, to ja używam prompter. Jeżeli są jakieś takie wstępy i zakończenia, to używam prompter. Jeżeli już mówię ten content, no to nie, bo po pierwsze nie chciałbym się tego pisać, a po drugie wiem co mówię, więc ja się tutaj nie będę zacinał, mam do tego slajdy pomocnicze, i nic do tego nie potrzebuję. Ale jak są takie no nagraj reklamy, no to ta reklama musisz iść szybko, no, każde dynamicznie. Ważne, każde słowo nie. jest ważne i tutaj nie ma, że połowy zapomnę. Więc tutaj prompter się no przyda. Okej, okay, bo tak y, chciałbym, żebyśmy to trochę skompresowali, no, y, to y, mamy pomysł, mamy formę nagrania, że albo się pokazujemy, albo się nie pokazujemy. Z tego mamy pliki wideo. Te pliki wideo najprościej jest załadować na twoją platformę. Ja tak. mówię o tym dlatego, nie dlatego, że Michał mi zapłacił, żebyśmy nagrywali o twojej platformie nagranie, tak. tylko dlatego, że ja mam kursy na twojej platformie, moja mama ma kursy na twojej platformie i w Polsce generalnie to jest najlepsza platforma do tego, żeby to nawet nie tyle co umieszczać, ale żeby to sprzedawać, bo do tego tak. zaraz właśnie dojdziemy. Więc ładuję te pliki na twoją platformę, kupuję sobie abonament, wrzucam i to jest. Tworzę lekcje, dam opisy tych lekcji i te platformy, więc technicznie jest to wtedy załadowane, wy możecie pomóc, żeby to zrobić. I później, no, jakąś tam, okładkę tego kursu, opis tego kursu i tak dalej. No ale później myślę, że ważniejsze od nawet zrobienia samego kursu jest sprzedaż tego kursu, bo kurs można też sprzedać w preorderze, tak? Ja sprzedałem książkę, której jeszcze nie ma, jest na etapie kończenia. To jest super motywacja. Tak, ale wiesz, no, jakby społeczność mi pokazała, że chce tej książki, więc mnie to bardziej nakręciło do pisania, no, ale jej jeszcze nie ma finalnie, ostatniej strony, a już jest. Pieniądze są na koncie, więc ważniejsze tak naprawdę jest ta sprzedaż od tego produktu, który będzie na początku. No bo można zrobić sprzedaż bez produktu, a jakby mieć produkt bez sprzedaży, no to nic z tego nie będzie, nie? Więc mamy załadowane pliki, no i później musimy ten kurs sprzedawać. Więc powiedz proszę, jaka jest najlepsza strategia na to, żeby już wiesz, mam swój kurs czy e-book, jak ruszyć ze sprzedażą, które metody są najskuteczniejsze, żeby wystartować. Jedni nie boją się przed sprzedaży, drudzy się nie boją. Ja też polecam robić przedsprzedaż. Ja mój e, pierwszy kurs, który nagrałem i źle zweryfikowałem pomysł, wtedy nie wiedziałem, że trzeba sprawdzić, czy ktoś w ogóle tego chce, e, to kupiła jedna osoba, a drugi w przedsprzedaży kupiło 270 osób w pierwszym miesiącu. I widziałem, że warto to cisnąć, nie? Widziałem, ale to nie było w ogóle nagrane. To była przedsprzedaż. E, była też część osób, która to kupiła i nie doczytała, że to jest przedsprzedaży, to się tam później pisali maila, gdzie jest ten kurs, więc tu, jeżeli boisz się zrobić przedsprzedaży, to nagraj chociaż trzy pierwsze lekcje. Tak, żeby nie było, że ktoś nie ma niczego, chociaż już. Żeby nie był oburzony, ile ja muszę czekać, nic nie dostałem. Jak już dasz te chociaż trzy lekcje na start, to już będzie motywacja, dobra, to nie jest żaden oszust, nikt mnie nie naciągnął. Tak? I tu jeszcze z tym nagrywaniem to by pasowało przy tej przedsprzedaży. Jeżeli o, nie wiem, przyjedziesz do studia, czy będziesz miał sprzęt dopiero za miesiąc, dwa, to co ja polecam zrobić, żeby to jednak nagrać już? Weź kamerkę w telefonie, po prostu sobie włącz, i takie ćwiczenie możesz zrobić. Na przykład dzień pierwszy. Jeżeli jeszcze się boisz tego występowania, a jeszcze nie przyjechałeś do studia, dzień pierwszy, zrób coś takiego, że nagrasz sam siebie. I sam do siebie nagraj się w kamerce. Powiedz, cześć, jestem Michał, zajmuję się mechaniką i teraz coś ci opowiem przyzwyczaj się do siebie, do tego jak wyglądasz, do tego jak ciebie słychać, bo to są takie obiekcje na początku, o na przykład, ja nie wiem na przykład, czy teraz owiesz, czy, czy to nie jest to tak, nie wyskoczyło, czy coś tam. I to są na, bardzo często takie obiekcje na start, że wszystko musi być idealne. Tak. Czy na przykład koszula od rana już się nie pogięła, bo, bo już w samochodzie jechałem. I to są często takie rzeczy, ale później się do tego przyzwyczajamy i to już tak nie jest, bo jak później nikt nie będzie cię oceniał za to, czy Staje się to później naturalne. My też, zanim ktoś przyjedzie do studia, zawsze mówimy, żeby ktoś się w domu przećwiczył, bo potem traci czas i siedzi 8 godzin w studiu i nic nie nagrywa, bo, bo sobie tego nie przećwiczył. No ale, ale to, to nagrywanie, nagrywaniem, no ale wróćmy do tego pytania Dobra. z tym, jak to, jak to sprzedać, tak? mhm. Jakie są strategie na to, żeby to, to szło? Jest 4-5 takich najpopularniejszych strategii i najlepszych. Są też osoby, które próbują zrobić inne, ale w końcu się okazuje, że to tak nie do końca. Pierwsza strategia to są webinary, czyli zapraszasz osoby na bezpłatne szkolenie, bezpłatny webinar, i następnie następuje sprzedaż. No i tutaj jest bardzo dużo mitów, że to nie działa. Robisz webinary sprzedażowe. No działa, działa. Regularnie robisz? No to jest najlepsza forma sprzedaży, jaka jest, nie? No właśnie. I wiele... Na pierwszym webinarze w życiu, który zrobiłem, akurat sprzedawałem wtedy grunty, zarobiłem 300 koła w godzinę. Czyli zarobiłem na mieszkanie Muszę podczas jednego, jednego <laughs> webinaru. Także, no ja akurat tam, no jesteśmy w topce tych osób zarabiających gdzieś tam powiedzmy online, tak? To nie sugerujcie się, że każdy zaraz będzie 300 koła zarobił na webinarze, ale, ale no na pierwszym webinarze, tam pierwszym, drugim takim, który robiłem, mieliśmy ileś tam gruntów do sprzedaży nad morzem, no i... I wiesz, było kilkadziesiąt osób, no i od każdej tam było kilkadziesiąt tysięcy tam, wiesz, zarobku, tak, z, tego, z tej sprzedaży. No i był webinar, tak. Mm. Nikt mnie nie znał, w ogóle nie miałem kamery nawet. Miałem mm. swoje zdjęcie wtedy jeszcze na. To był taki program, ten no, taki do webinarów. Click Meeting, tak? Click Meeting chyba, czy. Nie pamiętam, jak się nazywał. nie. Bez znaczenia, no ale działa, tak. Yy, więc to jest strategia webinarowa. Niektórzy mówią, to już nie działa, to jest złe. To mówią ci którzy to zrobili i im nie wyszło i często zrobili błędy. Można popełnić bardzo dużo błędów podczas robienia webinaru sprzedażowego, dlatego ja polecam, żeby najpierw pójść na jakiś webinar sprzedażowy kogoś, kto na przykład zapiszcie się do Pawła yy, czy do mnie i, i zobaczcie, jak takie webinary się robi, potem dopiero zróbcie swój. A wiele osób myśli, że opowie coś i teraz kup ode mnie i to no, jest w ogóle masakra I, i to są osoby, które niszczą nam branżę webinarów, yy, że w, w godzinę Chcą ludziom y, powiedzieć, o, jak na przykład, y, wybierzmy jakąś branżę, żeby nie było nudno, jakąś nową. No by co, o, nawet Thermomix moglibyśmy wziąć, tak? Wiele osób to jest bardzo nie? dobry przykład. I w ogóle, co y, analizowałem ostatnio, ktoś mnie kiedyś na grupie zapytał, czy dobrym pomysłem jest na przykład 100 y, sposobów na wykorzystanie Thermomixa. No i tam było jakieś Nie, po co, tego jest pełno i tak dalej. A ja zobaczyłem, co się sprzedaje najlepiej na świecie. To jest tak, jeden z topowych pomysłów na świecie, który znalazłem, to jest 100 dań na frytkownicę. Ok. Czyli jest to rzeczy, które możesz zrobić na szybko w rytkownicy, tak? Bo tu jest zdrowie, bo tu są relacje, bo tutaj jest, że szybko, że masz oszczędność czasu i, i to naprawdę super tam widziałem działa. I zaraz jak mają ten e-book, powiedzmy tam ileś tam pomysłów na te dania z rytkownicy, potem jest też społeczność osób, które chce szybko gotować. Jest do tego jeszcze kurs o tym, jak to jednak zrobić. Później jest jeszcze społeczność zamknięta, żeby dostawać regularne treści. Jest tego całe tutaj, już troszeczkę odszedłem od tego Tematu webinaru. No i jesteśmy z tym gotowani. I dużo ludzi popełnia ten błąd na przykład, że przy sprzedaży nie włącza moderacji. Widziałam ostatnio taki webinar. I gdy zaczynamy sprzedaż, to niektórym osobom może się to nie spodobać. I tam się leje hejt. Szczególnie jak stanie produkt. Dokładnie. I dużo osób, na przykład, mówi, ja sobie oszczędzę te. Program do webinaru kosztuje. 50 zł, 100 zł, zależy ile tam osób chcesz mieć na tym webinarze. No ale załóżmy, że na start 50 zł ci wystarczy, zro żeby zrobić pierwszy webinar. No a ludzie chcą tani i zrobią to na YouTube. I nie są popularni, więc nie są jeszcze ekspertami, nie są szanowani aż tak, więc łatwo ich podważyć. No i co się okazuje? Leci taka fala hejtu, że ktoś to czyta, to wyjdzie. I, i, i to jest bardzo częsty błąd, i jeszcze większy błąd. Mówisz na przykład, że będzie te 100 sposobów, że zapraszam cię na webinar, będę omawiać 100 sposobów na te dania, jak zrobić na tej frytkownicy czy w, w Thermomixie, tak jak powiedziałeś. No a ty tam powiesz, kup Thermomixa. I nie będzie tych 100 sposobów, tylko jak kupisz, to dostaniesz te 100 sposobów. No, ale to nie o to chodzi. To nie jest prezentacja. Przepraszam. To nie jest prezentacja sprzedażowa, y, gdzie y, ktoś. Przyszły osoby zainteresowane Thermomixem, tylko one są zainteresowane tymi tym osobami, które obiecałeś. Więc jakie obiecałeś, to je daj. No i tak się też. Ja, ja myślę, że to, to, o czym mówimy generalnie, to jest taka analogia do, do randkowania z dziewczyną. No nie można zaprosić dziewczynę na pierwszą randkę i zaproponować jej ślubu, no bo powiesz, że jesteśmy nienormalni, tak? Trzeba zaprosić na pierwszą randkę, na drugą, na trzecią, gdzieś tam na czwartej randce w ogóle, wiesz, zrobić jakieś kolejne kroki i tak dalej. No a nie od razu na pierwszej randce startować z tym, że mamy za szkoła termomik do sprzedania, nie? Więc to też, też trzeba mieć jakby świadomość. Ja pamiętam, jak moja mama robiła jedne z pierwszych webinarów i sprzedawała jakiś tam produkt. tani, no nie wiem, kosztował 50 zł, czy ileś to jest dzisiaj 50 zł. Jak pójdziemy na obiad zaraz, tak, to w każdej knajpie zapłacimy w Warszawie 47 czy tam 39 zł za, wiesz, za ryż z kurczakiem, tak? No i sprzedawała za 50 zł. No i oczywiście nauczyciele byli na, na czacie, było 70 komentarzy. Co pani wymyśliła? Skąd nauczyciel ma mieć 50 zł? Nauczyciele nie zarabiają tyle co prezes Orlenu. Wiesz, ja stoję, czytam te komentarze, nie. Po prostu nie wierzę, tak? Jakby, no, zdaję sobie sprawę, że nauczyciele mało zarabiają, no ale no, wiesz, no, mają mężów coś tam, ten, nie wiem, no, jakby 50 zł to nie jest jakiś gigant, tak? No i, i wtedy, wiesz, można by było takiego gwoździa dostać do trumny, że Ej, no może to nie jest dla mnie, może jednak rzeczywiście nauczyciele nie mają pieniędzy, no główno prawda, no bo moja mama robi to do dzisiaj i to działa, tylko po prostu trzeba było, wiesz, przemodelować pewne rzeczy, tak jak mówisz, czy moderację włączyć, czy coś. To są rzeczy, których się uczy. No ale tak jakbyśmy tylko wymienili już te sposoby, to, to mamy. Mamy webinary? Tak. Drugi sposób to mini produkty. Czyli robimy jakiś tani produkt, jak powiedziałeś, na przykład jak Twoja mama, jakiś tani produkt typu 30, 40, 50 zł. Następnie dajemy, a może weź jeszcze tutaj sobie Bumpa za 50 czy 30 zł. A może weź jeszcze jakiś cross-sell-ups, jakieś kolejne produkty. Czyli robimy taką drabinę produktów od najtańszego do droższego albo same najtańsze, czyli tak dokładamy. I to jest na płatnie reklamy, leci na Facebooku. Dokładnie. Ktoś klika w reklamę na Facebooku, wchodzi na stronę lądowania, gdzie jest mhm. napisane kup tego e-booka tam za 27 zł, jak bawić się ze swoim psem. Ktoś tam dodaje coś jeszcze, jakiś kup mini kurs jeszcze, jak nauczyć psa czterech sztuczek. Płaci 100 zł i nam to spłaca reklamę, którą wydaliśmy 100 zł na Facebooku, a 200 zł zarobiliśmy i jesteśmy 100 do przodu. Tak? I to jest ten mini produkt. Dokładnie. Następna metoda to jest na przykład high ticket. High tickety, co to jest? To są drogie produkty, na przykład konsultacyjne. Załóżmy tutaj podajmy przykład tego Thermomixa. Powiedzmy, że to będzie specjalista od Thermomixa, który. No, wtedy już może zaproponować Thermomix, a to znowu niedobry przykład. Ale wróćmy do twojej mamy. Twoja mama może na przykład świadczyć taką konsultację jeden na jeden albo konsultację taką grupową. No i może sprzedawać te mini produkty, ale może następnie zapraszać na rozmowę. To jest taka strategia, można też nazwać bezpłatnej konsultacji. Czyli umów się ze mną na bezpłatną konsultację. Na przykład sprawdź swój poziom języka angielskiego, czy na przykład zobacz, czy ten termomiks jest dla Ciebie, czy na przykład sprawdźmy, czy Twój samochód jest dobry. Czyli przeprowadzamy taką 15-30-minutową rozmowę bezpłatną z potencjalnym klientem. Czyli jakby namawiamy ludzi do tego, żeby bezpłatnie z nami się spotkali w jakimś celu, gdzie możemy coś przez chwilę dorobić. Bezpłatna konsultacja. Jest takie złe powiedzenie, nie wiem, czy YouTube go nie zablokuje. Pierwsza dawka narkotyków jest za darmo, więc tak też jest właśnie w tym przykładzie. Czyli dajemy tą bezpłatną prezentację, i na tej bezpłatnej prezentacji proponujemy, jeżeli chcesz zacząć ze mną działać dalej, to kup ode mnie produkt. I wtedy te produkty często kosztują 1000, dwa i w górę. A jak nie chcesz, to musisz wyjść zadowolony, że poświęciłeś 15 minut. Nie? No dokładnie. Masz, dostałeś tę wiedzę. Ja kiedyś też poszedłem na taką konsultację u jednego z twórców, i on miał, że taka konsultacja 15 minutowa. No i ktoś powiedział, że 15 minut to mało, no ale to była strategia jakaś marketingowa, czy strategia jakaś biznesowa. I on faktycznie przyszedł przygotowany na to spotkanie, przeczytał coś tam o mnie, był przygotowany i podał mi parę tipów. I pyta, czy chcesz ze mną iść dalej? Czy chcesz dowiedzieć, jak możesz iść ze mną dalej, albo czy mam Ci pomóc to zrobić? Tu dzielimy właśnie już tą sekcję. Przy webinarach mogło być zrób to sam, przy tych mini produktach mogło być tu zrób to sam, a tu jest już zrobimy to z Tobą, czyli te konsultacje. Kolejna bardzo sprawdzona strategia, którą ja uwielbiam i, i najbardziej promuję, to zrób e-booka, a następnie zaproponuj kolejne produkty. Czyli dajesz e-booka za mm, darmo. Wtedy masz te tanie lidy po te złotówka. Tylko dwa. Oczywiście, tutaj dopowiedzmy dla osób totalnie początkujących, że musimy mieć bazę mailingową, czyli program, który zbiera maile tak. po zakupie, no bo po to to jest. Hmm. My tak naprawdę sprzedajemy to za darmo, czy tam za parę złotych, ale po to, żeby dostać maila, żeby go mieć. Tak. Czyli ktoś podaje tego maila, a zaraz na przykład po jego pobraniu jest, poczekaj jeszcze chwilę, jeżeli chcesz iść szybciej w tym temacie, możesz w ciągu najbliższych 15 minut zakupić nasz produkt. Na przykład jakiś niezbędnik, jakiś zestaw produktów, albo jakąś taką szybką ścieżkę. I to będzie ten właśnie. Teraz to już zobaczę, że to jest już taki miks, że teraz w tej strategii zaproponujemy mini produkt, czyli nagle połączą nam się te strategie. Strategia lead magnetu, czyli tego e-booka połączy nam się ze strategią mini produktu. Następnie jak ktoś już kupi ten mini produkt, czy jest tutaj na tym e-booku, to zaproponujemy mu przyjść na webinar. Na webinarze już zaproponujemy mu droższy produkt. Jeżeli nie kupi, zaproponujemy mu przyjść na bezpłatną konsultację. I tworzy nam się cały tak zwany lejek sprzedażowy, strategia sprzedażowa. I tu jest największe pojęcie, o którym wiele osób zapomina. Wielu twórców tworzy swój mini produkt i na tym chcą skończyć. Oni stworzyli swój mini produkt i to jest koniec. Ale jeżeli to jest droga do miliona. Stąd był ten mój pomysł na event kurs na milion. Czyli jeżeli chcesz mieć tą drogę do miliona, to ty musisz e, utrzymać tą relację i prowadzić tą sprzedaż ciągłą. Masz to teraz weź to przejść na wyższy level współpracy ze mną. Jest takie pojęcie, to się nazywa lifetime value, czyli wartość produktu, wartość klienta w czasie. No i teraz jeżeli mamy ten e-book za darmo, no i powiedziałem już tobie, że ja najwięcej zarobiłem na bezpłatnym e-booku i ktoś powiedział, no ale jak, rozdajesz za darmo i na tym zarabiasz? No tak, ale ta osoba, która podała tego maila w przyszłości kupi produkty. Tylko musimy je zaproponować, nie no. możemy na tym skończyć. Nie? Kiedyś mieliśmy właśnie taki telefon, ktoś kupił moją książkę, tam za te 50 zł i tam w książce było, że pomożemy ci działać, wypełni ankietę. On wypełnił tą ankietę i następnie zadzwoniła osoba Drugi Michał zadzwonił i zaproponował high ticket, czyli taka możliwość za 3000 zł, że tam będziemy z Tobą współpracować, pomożemy Ci przejść tą drogę. No i co się okazało? on, on, on mówi, ale mówi chwila. Ty mi sprzedałeś książkę za 5 dych, a teraz dajesz za 3000 e, wsparcie? Z 50 zł do 3000? Nie zawsze te przeskoki takie wielkie są realne, ale on kupił. I, i nagle zobacz, e, 50 zł, za 50 zł kupił książkę. Reklama, żeby to sprzedać, kosztowała 40, czyli 10 zł jeszcze tam z tego zostało, jeszcze podatek to zero na tym zostało. Ale on później kupił droższy produkt. No dokładnie, więc myślę, że, że każdy że każdy powinien sobie uświadomić, że robimy tanie produkty po to, żeby po prostu zbudować relacje z ludźmi, żeby otworzyli portfel akurat w naszym kierunku, nie bali się tego, a później no, proponujemy droższe rzeczy i też. Trzeba pamiętać, że wyceniając te produkty, jak wycenimy je za tanio, to może się okazać, że ktoś chciałby zapłacić więcej, ale my mu blokujemy tę możliwość zapłacenia więcej, bo my określiliśmy to na 1200, a nie 1800. Bo nie mamy co mu dać. Chociaż mówię, jeżeli nie masz kolejnych produktów w lejku na ten moment, to daj chociaż konsultację z tobą. Nie wierzę, że ktoś, kto zaczyna, nie chciałby na przykład nie wiem, 300 zł za godzinę konsultacji dostać. No ja myślę, że ja myślę, że dzisiaj też jak jest czat GPT 4, bo tam wiem, że część osób korzysta z tego bezpłatnego, to nie ma kompletnie sensu no 20 dolarów kosztuje ta czwórka. No dzisiaj wszystko jesteśmy w stanie z, y, zrobić. wystarczy wpisać y, wymień mi 20 pomysłów na kurs y, w, na przykład w dziedzinie tam nie wiem, gotowania, tak? Wymień mi 10 sposobów na promocję mojego kursu, 10 sposobów na zrobienie nie wiem grafik do kursu, filmów do kursu, rolek do kursu, prowadzenie profilu. Wszystko jesteśmy w stanie uzyskać, tylko tak naprawdę trzeba się obudować specjalistami, którzy nam to, którzy nam to wszystko polepią, nie? Później. I ja lubię tutaj jeszcze GPT pytać o jedną rzecz. zdradzę, Wymień mi na przykład 10 pomysłów na bamsa albo na bonus, jaki mogę dodać do mojego kursu tego i tego. I to są już te kilka strategii. I jeszcze jedna strategia, która jest najrzadziej wykorzystywana, a uwielbiam ją, tylko to jest strategia długoterminowa. To jest bezpłatne szkolenie. Czyli to jest taka seria filmików, która idzie w mailu po zapisaniu się na to szkolenie. To jest coś pomiędzy takim bezpłatnym e-bookiem a bezpłatnym webinarem. Tak, po środku. Czyli zapraszasz osobę na bezpłatne szkolenie i co kilka dni dajesz jakiegoś maila z jakimś filmikiem. I pod każdym filmikiem możesz coś tam sprzedać. Okay. Tego mówię, że to jest długoterminowa, bo fajnie, jak już masz więcej niż jeden produkt, gdy to wykorzystujesz. Bo na przykład w pierwszej lekcji będziesz mówił, na przykład no, mów, będziesz mówił o tych pomysłach na Thermomixa, wykorzystanie, no i jednego dnia możesz promować, na przykład chcesz jeszcze więcej sposobów, co można zrobić, to kliknij tu i kup mojego e-booka, no ale drugiego dnia no, nie będziesz sprzedawał tego samego, więc tu warto dodać coś jeszcze i znowu, jeżeli nie masz, to chociaż konsultacje. Okay, no. To takie najpopularniejsze metody, które działają. Wiem, że jest jeszcze wiele innych różnych metod. Nie wiem, czy jeszcze jakąś metodę Ty wykorzystujesz aktywnie, ale jedną na pewno widziałem u Ciebie, którą robisz, którą mało osób robi, czyli ten quiz. Mamy też quiz, natomiast ja myślę, że tutaj też fajną formą dla osób, które są niekomputerowe są kursy stacjonarne, bo jakbyśmy mieli taki podać sposób, w jaki sposób zarobić 10 tysięcy złotych miesięcznie, to ja bym zrobił tak, wybrałbym sobie jakiś temat, który mnie fascynuje, zrobiłbym spotkanie w Warszawie, w Krakowie, Gdańsku, w Wrocławiu, tam Poznaniu, Katowicach, pobukowo hotele, Zrobił reklamę na Facebooku, że robimy spotkanie na przykład, nie wiem, o wędkowaniu, o gotowaniu, o nieruchomościach, o finansach, o zdrowiu, o psychoterapii, o wiesz, psychologii, o czymś, za 100-200 zł bilet i zaprosiłbym eksperta z danej dziedziny, który chętnie wystąpi przed grupą 100 osób, bo on coś sprzedaje, więc mogę wziąć topową osobę w Polsce, autora książki, wiecie. Kogoś to jest topowy I ja zarobię na tych biletach, powiedzmy, 30 osób razy 200 zł 20 tysięcy minus hotel 5 koła, a nawet jakbym temu człowiekowi zapłacić za hotel dojazd 5 koła, zostaje mi 10. No i mam 10 tysięcy złotych w kieszeni, więc jak ktoś, wiecie, nie macie pomysłu na partnera czy partnerkę, który zastanawia się, co robić. nie Dużo jest takich osób, które nas oglądają, zastanawiają się, co robić, szczególnie jak ktoś teraz dotrwał do końca, no to. To, to można zrobić tak, żeby robić takie spotkania. I na przykład, jak miałoby to być spotkanie, tworzenie kursów online, no to zapraszam Ciebie, przyjeżdżasz. Ty jako właściciel platformy przyjedziesz, jak będzie 100 osób, no bo ktoś potencjalnie kupi, wiesz, jakby platformę. Ja mogę też przyjechać, bo też sprzedaję jakieś produkty. Mam potencjalnie 100 osób zebranych na sali, które. Mogą coś ode mnie kupić, więc prelegenci chętnie przyjeżdżają, bo tak naprawdę my, jako organizatorzy zarabiamy na tym i wcale nie musimy być ekspertami. Jak już ktoś sześć czy siedem razy zobaczy taką prezentację, o co ludzie pytają, i tak dalej, to potem 7, dziewiątą może prowadzić sami zamiast 10 mieć 20 tysięcy. Więc też spotkania stacjonarne też są czymś, co mocno buduje społeczność, bo ludzie nas znają. Nie? I tu poruszyłeś bardzo ważny temat, o którym rzadko mówię, ale coraz częściej go zauważam. Jeżeli nie musisz zarabiać tylko na swoich kursach i ciągle tylko dążyć do tego, że to ty musisz zrobić, być producentem. Ale może być ty producentem i brać inne osoby i pomagać im, bo te osoby, które już na przykład są, tak jak powiedziałeś, bierzesz jakiegoś prelegenta, no te osoby często nie mają czasu tego samemu zrobić, więc znajdujesz taką osobę, poznajesz taką osobę, jedziesz do jej na szkolenie i mówisz, słuchaj, ty jeszcze nie masz kursu, ona ja nie ci pomogę to zrobić, bo ja wiem jak to zrobić i to jest jeszcze jeden bardzo dobry przykład. Teraz zadzwonił do mnie pewien pan i on mówi właśnie, że szuka pomysłu na siebie, ale on jeszcze nic nie wie. On pracuje fizycznie, ale chciałby już sprzedawać kursy, robić webinary i, i zarobić swój pierwszy milion. Ja mówię, no dobra, no ale no, najpierw musisz wiedzieć coś, co ludzie będą potrzebować. Opowiedz mi o sobie, na co lubisz robić, na czym się znasz i szukam tego. Ja mówię, dobra, ale weźmy powiedz. A czym się zajmuje Twoja żona? Bo mówił mi też, że ma żonę. A on mówi, że żona prowadzi salon kosmetyczny. Ja mówię, no, no i widzisz. Ja mówię, to zrób to w ten sposób, żeby nie czekać. Jeżeli Twoja żona już jest ekspertem w tej kosmetologii, to pomóż jej, przecież ona nie ma czasu, pracując 12 godzin dziennie w tym gabinecie, zr zrobić tego wszystkiego samemu. Tylko pomóż jej to zrobić teraz. Naucz się przy tym wszystkiego, przetestuj się potem się tym zajmie. Jeszcze staniesz się ekspertem w tym, żeby to robić, będziesz mógł pomagać innym kosmetyczkom, żeby wyjść na górę. Także nie zawsze się zafiksujmy na to, że my musimy sami. Tak, no rzeczywiście można znaleźć kogoś, jest mnóstwo osób, które coś potrafią, robią na wysokim poziomie, a nie, a nie, no nie robią tych kursów, no ale tutaj trzeba technicznie znać się na tych wszystkich rzeczach, więc to też jest porada dla osób technicznych, a dla tych, którzy nie są techniczni, no to moim zdaniem wystarczy Odpalić sobie platformę u ciebie, przyjść tutaj do nas, do studia, ponagrywać sobie serię kursów wideo w profesjonalnej jakości, znaleźć człowieka od reklam na Facebooku, który puści wam reklamy i wszystkie leki like, poustawia. No i wszystko się zaczyna tak naprawdę kręcić, tylko kwestia chęci. No jest GPT, naprawdę nie ma żadnych e, wymówek. E, myślę, że to tyle. Bardzo Ci serdecznie, Michał, e, dziękuję za to, że się podzieliłeś z nami informacjami. Mam nadzieję, że przebijecie 10 milionów e, miesięcznie na platformie, jakąś tam cegiełkę do tego. Dorzucę. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć. I Tobie również życzę jak najwyższych wyników, i Wam również. Do zobaczenia. Dzięki. Dziękuję.